Dziś będzie o tym, czy we współpracy z Chinami Polska może jeszcze stać się wielka i potężna. Zapraszam do oglądania. Polska polityka zagraniczna zawsze była trochę nudna. Jeszcze w latach komunizmu wszelkie decyzje tak naprawdę zapadały w Moskwie i Polska tylko musiała się do tego dostosować. Kiedy w 1989 roku udało nam się spod władzy Moskwy wyzwolić, kierunek stał się jasny. Chcieliśmy dołączyć do Zachodu i te starania zostały ukoronowane dołączeniem do NATO w 1999 roku i do Unii Europejskiej 5 lat później. Od tego czasu polska polityka zagraniczna wydaje się raczej bezalternatywna. Możemy czasem narzekać, że nasze rządy są zbyt mało asertywne wobec Amerykanów. Możemy narzekać na niektóre rzeczy w Unii Europejskiej, ale wydaje się, że nie ma odwrotu od współpracy z państwami Zachodu. W ostatnich latach jednak można było nabrać pewnych wątpliwości. Stany Zjednoczone ewidentnie są w kryzysie, kolejne kryzysy dotykają również Unii Europejskiej. Widać też wyraźnie, że sytuacja, układ sił na światowej scenie politycznej ulega gwałtownym przeobrażeniom. W dodatku Polska stopniowo odkrywa, że mimo 3 dekad już prawie intensywnego rozwoju, mimo kilkunastu lat w Unii Europejskiej i ponad 20 lat w NATO, dla państw zachodnich wciąż pozostajemy junior partnerem. I wydaje się, że właśnie te 3 czynniki, czyli bezalternatywność polskiej polityki zagranicznej, kryzys Zachodu, który właśnie obserwujemy, a także ta świadomość, że dotychczasowy model rozwoju może nie pozwolić nam na dogonienie Zachodu i stanie się jednym z państw zachodnich, sprawiły, że taką atrakcyjnością zaczął się cieszyć scenariusz polskiej współpracy z Chińczykami. Wzrost znaczenia Chin na globalnej scenie politycznej z całą pewnością jest jednym z najważniejszych zjawisk ostatnich dekad i nic dziwnego, że rodzi pytania o to, jaki wpływ będzie miał na Polskę. I to nie tylko jak wpłynie na naszą pozycję na świecie, ale też czy są jakieś szanse, które Polska mogłaby wykorzystać dla własnego dobra. I tutaj pojawił się scenariusz, by Polska postawiła na Chiny. Być może to właśnie mogłoby pozwolić nam wyrwać się z tego odwiecznego dylematu pomiędzy Rosją a Niemcami. Być może dzięki temu moglibyśmy zastosować nieco twardszą politykę wobec Zachodu i nie obawiać się, że popchnie nas to w ramiona Władimira Putina. Podpierając się przynajmniej przez jakiś czas Chinami, Polska mogłaby wreszcie myśleć w sposób bardziej otwarty o polityce zagranicznej, balansować, grać na wielu fortepianach, wykorzystywać sytuację dla swoich własnych celów. A dlaczego Chińczycy mieliby na nas postawić? Zdaniem autorów tego scenariusza, ponieważ Polska miała znakomite ułożenie geograficzne, to znaczy Polska mogłaby się stać dla Chin bramą do Europy, zwłaszcza dla tego kolejowego komponentu inicjatywy pasa i szlaku, nowej geopolitycznej koncepcji przedstawionej przez Chiny kilka lat temu. Transporty kolejowe z Azji miałyby trafiać do Polski, Polska miałaby w ten sposób zyskać na tym handlu i wreszcie odwrócić swoją sytuację gospodarczą i swoje zacofanie względem Zachodu panujące od kilku wieków. I nic dziwnego, że taka wizja zdobyła popularność. Ona musiała się wydawać bardzo atrakcyjna. Po pierwsze, zrywała z bezalternatywnością. Polska wreszcie miała jakąś trzecią drogę w polityce zagranicznej. Po drugie, wydawała się odpowiadać na problem związany z kryzysem Zachodu. W obliczu tego kryzysu Polska przecież nie powinna stawiać wyłącznie na Zachód, powinna szukać alternatywnych partnerów i Chiny wydawały się tutaj jak najbardziej na miejscu. No i wreszcie, po trzecie, wydawało się, że ta śmiała koncepcja gospodarcza pozwoli wreszcie Polsce wejść do pierwszej ligi państw rozwiniętych gospodarczo i mających znaczenie polityczne. Dlaczego tak się nie stało? Czy przesądziła tutaj mierność polskich elit politycznych, akademików i analityków, którzy nie byli w stanie zauważyć tej dziejowej szansy? Odpowiedź na to pytanie wydaje się nieco inna. Po prostu ta śmiała wizja nie wytrzymała konfrontacji z twardymi faktami. I być może należy powiedzieć, całe szczęście. W ostatnich latach popularność w Polsce zyskały analizy tego, jak zachowywali się nasi politycy tuż przed II wojną światową i tego, czy mogli podjąć inne decyzje. W wielu tych książkach, chociażby u Rafała Ziemkiewicza, pojawia się krytyka sanacyjnego reżimu,
który uwierzył we własną mocarstwowość, w mocarstwowość ówczesnej Polski i z tej pozycji planował swoją politykę zagraniczną. Abstrahując od tej dyskusji i nie rozstrzygając, czy rzeczywiście Polska mogła wybrać inną ścieżkę i odwrócić swój wojenny los, można z tych analiz wysnuć jedną ważną lekcję. Jeżeli chcemy na przyszłość uniknąć tego rodzaju katastrof, musimy bardzo precyzyjnie analizować zarówno swój potencjał, jak i potencjalnych naszych partnerów zagranicznych. Tylko w ten sposób możemy uniknąć prawdziwej tragedii. Inaczej czeka nas kolejny romantyczny poryw, do których niestety my Polacy mamy sporą skłonność. A jak taka precyzyjna analiza wygląda w przypadku relacji polsko-chińskich? To pokazał bardzo dobrze raport Adriana Brony, który ukazał się niedawno w Klubie Jagiellońskim. Raport pod tytułem Nierealne oczekiwania, bilans i perspektywa stosunków polsko-chińskich. Zachęcam do lektury całości tego raportu. Nie jest bardzo długi, to jest około 70 stron. Znajdziecie tam wiele informacji, na które w tym filmie po prostu zabraknie miejsca i tam odsyłam. Ten raport można pobrać w całości za darmo ze strony Klubu Jagiellońskiego. Natomiast w dalszej części tego filmu postaram się na podstawie tego raportu przedstawić główne problemy dotyczących relacji polsko-chińskich. Na początek należy się zastanowić nad gospodarczymi korzyściami, które mogłyby dla Polski płynąć ze współpracy z Chinami. Wbrew pozorom, w ostatnich latach relacje polsko-chińskie uległy sporej intensyfikacji. To znaczy, o ile po 1989 roku przez następne dwie dekady zarówno Polska, jak i Chiny zachowywały się, jakby wzajemna współpraca nie była im do niczego potrzebna, o tyle po 2008 roku ta liczba kontaktów, również tych wizyt na najwyższym szczeblu, uległa bardzo dużemu wzmożeniu. Polska dołączyła do takich inicjatyw jak 16+1, czy obecnie 17+1, czyli taki format, w którym Chiny rozmawiają z Europą Środkowo-Wschodnią. Dołączyła do inicjatywy Pasa i Szlaku, więc można by było powiedzieć, dużo się wydarzyło. No i rzeczywiście obroty handlowe pomiędzy Polską a Chinami dynamicznie rosną. Z drugiej strony jednak należy zauważyć, że eksport Polski do Chin to w kontekście całej wartości naszego eksportu nie więcej niż 1,5%. Skąd taki mało satysfakcjonujący rezultat mimo nasilenia wzajemnej współpracy? Powody są przynajmniej dwa. Po pierwsze, rynek chiński jest dosyć mocno zamknięty dla podmiotów z zewnątrz. Komisja Europejska naliczyła prawie 40 barier pozataryfowych, którymi Chińczycy starają się chronić swój rynek wewnętrzny przed zewnętrznymi firmami i nie zamierzają jak na razie z tej ochrony rezygnować. Zresztą Chiny są państwem notorycznie łamiącym i naginającym zasady Światowej Organizacji Handlu. Z drugiej strony, i o tym często mówią przedstawiciele polskiego państwa, kiedy ich o to zapytać, polski biznes wydaje się wciąż jeszcze nie gotowy do tego, by w pełni korzystać z możliwości, jakie daje chiński rynek. Nie ma co ukrywać, Polska nie ma ani wielkich koncernów samochodowych, ani elektronicznych, które mogłyby zyskać miliardy dzięki dostępowi do chińskich konsumentów. Nie spełniła się też wizja chińskich inwestycji napływających do naszego regionu szerokim strumieniem. Jeżeli ktoś się spodziewał, że wraz z rozwojem chińskich technologii i oczywiście chińskim wzrostem gospodarczym zaczną się pojawiać chińskie fabryki nad Wisłą produkujące chociażby na unijny rynek, musiał się bardzo rozczarować. Adrian Brona wskazuje w swoim raporcie przynajmniej dwa powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, chiński rynek, chińska gospodarka wciąż jest dużo bardziej skierowana do wewnątrz niż na zewnątrz. Mimo że cały czas Chiny odnotowują wzrost gospodarczy, to ich inwestycje zagraniczne wcale nie rosną aż tak szybko, a nawet w ostatnich latach zaczęły spadać. Należy sobie więc jasno powiedzieć, że jeżeli w sytuacji, kiedy te inwestycje jeszcze rosły, do Polski inwestycje nie napływały, to z całą pewnością nie zmieni się, kiedy trend się odwrócił. Drugim problemem jest rodzaj inwestycji, jakich Polska oczekuje. My byśmy chcieli, żeby państwa przychodziły do naszego kraju i budowały biznesy od zera, czyli chodzi nam o inwestycje typu Greenfield. Chińczycy z kolei stawiają na przejmowanie już istniejących przedsiębiorstw, najlepiej takich, które dysponują technologiami interesującymi z chińskiej perspektywy. No i w tym zakresie Polska niewiele ma do zaoferowania. Pewną szansą dla Polski mogłyby być połączenia kolejowe powstające w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku.
rzeczywiście Polska mogłaby się stać takim logistycznym hubem, do którego docierałyby towary z Chin, które następnie moglibyśmy rozprowadzać po Europie za pomocą swoich własnych firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Zresztą analiza tej kwestii została przedstawiona jakieś 2 lata temu w ciekawym raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich Kolejowy Jedwabny Szlak, do którego zresztą odsyłam. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że raczej nie ma widoków na to, by transport kolejowy zastąpił transport morski, co najwyżej może być interesującą niszą dla pewnych kategorii towarów i stąd nie ma też widoków na to, by dla polskiego państwa był to jakiegoś rodzaju game changer, co najwyżej tego rodzaju logistyczne zaplecze dla chińskiego jedwabnego szlaku mogłoby stanowić interesujący komponent naszej gospodarki w przyszłości. Czy zatem na współpracy z Chinami w ogóle nie sposób się wzbogacić? Myślę, że ciekawie przedstawił to Jakub Jakubowski podczas ostatniej debaty Klubu Jagiellońskiego, do której zresztą odsyłam Was na nasz kanał debatowy. Myślę, że to interesujące uzupełnienie tego, co dzisiaj staram się Wam opowiedzieć o raporcie Adriana Brony. Jakub Jakubowski mówił tam, że wykres przedstawiający korzyści, jakie państwa mogą wyciągać ze współpracy z Chinami, układa się w taką dolinę. Na jednym skraju mamy państwa słabo rozwinięte, które pożądają inwestycji umożliwiających im zbudowanie jakiegokolwiek przemysłu, a na przykład dysponują bazą surowcową, czyli przypadek na przykład państw afrykańskich. One rzeczywiście mogą skorzystać na współpracy z Chinami. Na przeciwległym krańcu doliny mamy państwa rozwinięte, które dysponują na przykład ogromnymi koncernami samochodowymi, elektronicznymi i potrzebują chińskiego konsumenta i w oparciu o tę chłonność chińskiego rynku widzą dla siebie ogromne szanse. Natomiast pomiędzy mamy dno doliny, na którym znalazły się państwa, które już są w pewnym stopniu rozwinięte. Nie chodzi im o inwestycje jakiekolwiek. Nie mają z kolei do zaoferowania własnych firm, które dysponują kuszącymi technologiami, a jeszcze w dodatku często rywalizują z Chinami za pomocą tańszej siły roboczej, niższych kosztów pracy. I właśnie w tym miejscu, na dnie tej doliny, znalazła się Polska. I dlatego należy wysnuć wniosek, że na współpracy z Chinami Polska do bogactwa raczej nie dojdzie. Nie ulega jednak wątpliwości, że rośnie znaczenie Chin w świecie, a w tym samym czasie chwieje się liberalny ład. Układ, który dał Polsce 3 dekady bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju, może się rozpaść i na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie dalej. Być może czeka nas świat, który będzie zdominowany przez rywalizujące ze sobą potęgi i kluczowym argumentem znów w relacjach międzypaństwowych będzie siła. Być może, bo tego nie jesteśmy w stanie ocenić, będąc w środku tych historycznych przemian, być może w związku z tym należałoby postawić na Chiny jako na bardziej perspektywicznego gracza niż na relatywnie słabnące Stany Zjednoczone czy pogrążoną w kryzysie Unię Europejską. Odpowiadając na te pytania, musimy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, że ten liberalny ład, jakkolwiek często dzisiaj dostrzegamy w nim wady, których być może nie widzieliśmy 30 lat temu, dał Polsce 3 dekady bezpieczeństwa i komfortu, jaki nasz kraj rzadko doświadczał w swojej burzliwej historii. I chociażby dlatego nie należy mu wyprawiać przedwczesnego pogrzebu. Zwłaszcza, że obserwując zwycięstwo Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobne odwrócenie, przynajmniej częściowe, polityki Donalda Trumpa, możemy zakładać, że ten liberalny ład ze Stanami Zjednoczonymi na czele nie wypowiedział jeszcze swojego ostatniego słowa. Warto się tamtego porządku trzymać również dlatego, że chiński model relacji międzynarodowych wcale nie jest dla Polski bardziej atrakcyjny. Weźmy przykład Rosji. Jeżeli uznajemy Rosję za największe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, to musimy sobie powiedzieć jasno, że gdyby dzisiaj Chiny były na miejscu Stanów Zjednoczonych, to Putin w swoich relacjach z Warszawą miałby tak naprawdę wolną rękę. Bo dla Chin Rosja jest dużo ważniejszym sojusznikiem niż Polska, zarówno gospodarczo, jak i militarnie, geopolitycznie, surowcowo. W związku z czym na pewno Pekin nie ingerowałby w prywatne rozgrywki pomiędzy Polską a Rosją. Przedsmak tego, jak to może wyglądać, obserwowaliśmy w tym roku, jeżeli chodzi o Białoruś. Mimo swojego gospodarczego zaangażowania w tym kraju, Chiny nie uznały za stosowne, by w jakikolwiek sposób próbować białoruską sytuację wyjaśnić. W
świecie, w którym obowiązywałby hierarchiczny model relacji międzynarodowych, gdzie znaczenie państw wyznacza ich siła, Polska po prostu nie miałaby wiele do powiedzenia. Trudne mogłoby się okazać również hipotetyczne balansowanie pomiędzy Chinami a państwami Zachodu. Rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami z całą pewnością nie ulegnie zatrzymaniu czy odwróceniu, wręcz przeciwnie, ona będzie się nasilać i w związku z tym najprawdopodobniej zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone będą w jakiejś perspektywie czasowej oczekiwały od sojuszników jasnego zdeklarowania się po jednej ze stron. Pewnego rodzaju przedsmak mieliśmy już niedawno, kiedy Stany Zjednoczone wywierały nacisk na swoich sojuszników, by nie korzystały z technologii 5G od Huawei. W takiej sytuacji Polska zostałaby zmuszona do opowiedzenia się po jednej ze stron, a uznając, że najprawdopodobniej Unia Europejska nie przeszłaby na stronę Pekinu, tylko pozostała po stronie Waszyngtonu, zwłaszcza że pomiędzy Brukselą a Pekinem również ostatnio dochodzi do pewnych napięć, to Polska, wybierając Chiny, de facto odsunęłaby się od swoich dotychczasowych sojuszników, co w kontekście tego, co mówiłem wcześniej o Rosji, wydaje się niezbyt kuszącą alternatywą. W związku z tym należy się zastanowić, czy stawiając bardzo mocno na Chiny, Polska nie zrezygnowałaby ze swojego półperyferyjnego statusu w liberalnym ładzie na rzecz peryferyjnego statusu w chińskim ładzie. Oczywiście to nie oznacza, że Polska powinna się teraz od Chin odwrócić. Zresztą w rekomendacjach tego raportu, o którym wspominałem wcześniej, jest jasne wezwanie do tego, by kontynuować komunikację z Chińczykami, chociażby za pośrednictwem formatu 17+1, a także maksymalizować korzyści, jakie Polska może wyciągnąć, no chociażby z wymiany gospodarczej z Chinami, tak długo oczywiście, jak to będzie możliwe w zmieniającym się układzie światowym. Jednak należy pamiętać o tym, po pierwsze, jakie jest znaczenie gospodarczych relacji pomiędzy Polską a Chinami i jak te relacje się kształtują, a po drugie, jak proponowany przez Chiny model ładu międzynarodowego wpływałby na sytuację Polski, tak by uniknąć niebezpiecznych złudzeń. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Na zakończenie raz jeszcze chciałem Was odesłać do raportu Adriana Brony. Wydrukowałem sobie tutaj okładkę. Papierowej wersji jeszcze nie ma, ale w wersji online można ją pobrać ze strony Klubu Jagiellońskiego zupełnie za darmo, nierealne oczekiwania. W tym raporcie znajdziecie o wiele więcej danych podpierających te tezy, które w tym odcinku zawarłem. Adrian bardzo skrupulatnie przeanalizował relacje polsko-chińskie i warto chociażby w przerwie świątecznej gdzieś chwilę na przeczytanie tej analizy znaleźć. Zachęcam oczywiście też do śledzenia innych materiałów Klubu Jagiellońskiego, do subskrybowania naszego kanału, do oglądania innych materiałów klubowych. Do zobaczenia.